siedzi we mnie od zawsze. W moich oczach znajdziesz prawdę, nawet nie myśl o kłamstwie. Pytasz o przemysł, nie znam słowa, milknę. Jesteś owcą, ja wilkiem, no to gram w pojedynkę. I twarz w mojej głowie, i udar w mojej dłoni. I jak mam pozwolić odejść, skoro chciałem ją chronić? Wyrzuć flachę i działaj, mała, nie słuchaj tych frajerów. Robię hałas i spadam, pyk, pyk. Ja byłem zajarany, bo wiesz, też jest taka sytuacja, że ja gram materiał, który nie wyszedł nigdzie jeszcze, no nie? I z tych numerów, które ktoś może kojarzyć, to były grane kawałki dwa. Grałem tylko Rap Sortegi i tam pyk pierwszy. Więc mimo tego, że to dla ludzi był materiał totalnie obcy i nie wiedzieli w zasadzie, co tam się dzieje, nie mogli, nie wiem, czy tam podbijać niektórych wersów czy coś, to mimo wszystko bawili się fajnie i wyłapywali tam niektóre rzeczy, więc ja byłem zajarany. Zwykle żory, silny jak nigdy. Śmiało, silny jak nigdy. Wkurwiony jak zwykle. Silny jak nigdy. Jestem inny niż wy, bo jestem prawdziwy, ty. Ja jestem inny niż wy, bo jestem prawdziwy. Wiele osób z boku. Stary, ja się wybieram od tylu lat, że to jest koniec świata. Bo zawsze jak już odłożę sobie ten pieniążek, żeby tam pojechać, zawsze go jakoś rozbiję na coś mega durnego i później zawsze tłumaczę to tym, że jak pojadę na kemp, to dopiero jak będę tam grał. Tego mogę się nie doczekać, więc prawdopodobnie w tym roku się tam wybiorę. Ale jak znam moje poprzednie lata, to nie byłbym tego pewien, nie? Getz dał dwa bity i to dwa takie mega bity na moją płytę. No i tam planujemy coś sobie jeszcze nagrywać, wiesz. To jest tak, że my chyba ustawialiśmy się z 10 razy, że siadamy, nagrywamy kawałek, super. No to żeśmy siedzieli zawsze z godzinę i dobra, to może kiedy indziej. Brat to brata, wróg to wróżno. Brat to brata, brat to brata, wróg to wróżno. Brat to brata, właśnie. Nie dlatego, że tam mieliśmy jakoś zajawki, tylko ja to ewidentnie jestem jakimś fenomenem, jeśli chodzi o pisanie tekstów, bo po prostu potrzebuję na to trochę więcej czasu niż ludzie, z którymi współpracowałem albo współpracuję. Gedziula z kolei ma tych wersów, to on ma ich 5 miliardów i on po prostu sobie czasami dopasowuje, że z tego sobie wezmę coś, z tego i tam jakoś to kleimy, bo te nasze numery, które my żeśmy nagrywali, to zazwyczaj były o niczym. Moje mordy się martwią, gdy patrzę w moje oczy. W domu spory z matką, przez spory problem z alką. Zgarbiony chodzę z paczką laki strajków. Dosyć mam już ludzi i sam nie wiem już, czy warto. Budzę się rano, robię slalom, płuczę japę. Każdy z mój mam zadatek na to, żeby wdać się w ojca. Zalegam kasę ludziom, a wciąż leję za wypłatę. I nie takiego chciałem końca. Tydzień temu Chwiałek po prostu wjechał do mnie do chaty, wyciągnął mnie, wsadził do auta, zawiózł na śniadanie i zabrał do domu i mówi: siedź, będziemy rozpisywać ci płytę, nie? Bo ty nigdy tego nie zrobisz. I faktycznie żeśmy rozpisali płytę. Okazało się, że nie jest nawet tak źle, bo kawałków jakby napisanych jest 14. Ostatecznie żeśmy doszli do wniosku, że ma być 17 na płycie. Czekam jeszcze na jakieś tam gościnne opcje. I myślę, że na wrzesień, bo tam słyszałem, że wakacje się nie wydaje, czy coś. Dobrze, nie kłamcą, już od Montrealu. Ja mówię Ortega, wy mówicie kartę. Ortega, 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 Ortega. A jak teraz jadę. Za tydzień jakoś po arenie bezpośrednio. Z areny jadę od razu do Poznania, do studia i tam 3 dni nagrywam płytę i z mojej strony wszystko już będzie gotowe, tak żeby to miało z głowy, nie? Także w końcu to wyjdzie. Jeśli to nie rodzina, to jestem pewny. Każdy, kto przeciw, kiedyś włoży nóż w plecy. Każdy, kto za mną, też miał stanie w bój. Praw to praw, synu, wróg to wróg. Pozdrowieniami od grubego, już oni wiedzą o CP, brat. Nikt tu nie bierze się z niczego. Sprzedajesz wodę w studni jak hop, jesteś haserem. Jesteś nim dopóki tylko nie sprzedasz nam siebie. Jedni na półki pchają swój ryj. Nie jestem tam, jestem z tymi, którzy mają inny sposób na hajce. Ty ze stali frajerze, myślisz jak je złamać? I dziewczyno na obiad, tu kwiaty matce. Zbiegł.